zdobyliśmy punkt i to trzeba szanować. Mecz był bardzo otwarty do samego końca i każdy miał swoje sytuacje. Jeżeli chce się wygrywać mecze, to nie można tracić bramek w tak prosty sposób, bo to nie przystoi na poziom pierwszoligowy tak stracić bramki. Oto mamy pretensje do swojej drużyny. Widzieliśmy, że drużyna Wigel jest bardzo groźna w szybkim ataku. Klimala napsuł nam dzisiaj krwi. Mogliśmy ten mecz wygrać, przegrać w samej końcówce, ale zremisowaliśmy. Na pewno włożyliśmy sporo sił. Zawodnicy starali się do samego końca ten mecz jakby rozstrzygnąć na swoją korzyść, ale mówię, szanujemy ten punkt, bo naprawdę dzisiaj dużo nas to zdrowia kosztowało. Dziękuję. My z kolei czujemy bardzo duży niedosyt. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że mieliśmy bardziej klarowne, konkretniejsze po prostu sytuacje i to zaważyło na tym, że mamy dzisiaj tylko punkt i z tego czujemy duże niezadowolenie, bo mieliśmy 100% sytuacje, w których nawet nie oddaliśmy celnego strzału i o to do siebie możemy mieć duży żal. Ale oczywiście piłkarze starali się do końca o to, żebyśmy dzisiaj zdobyli upragnione 3 punkty. Dzisiaj się to nie udało. Trudno. Trzeba naprawdę szybko przejść do dnia codziennego, czyli do dobrej regeneracji przed następnym meczem, przed po prostu podróżą do Bytowa i tam szukać punktów i na pewno z takim nastawieniem tam jedziemy. Dziękuję. Tyle, że piłkarze mówią, że klucze tych braku punktów to jest brak pola manewru kadrowy. Artur Bogusz dzisiaj nie grał, dlaczego? No tak, i to wszyscy widzą, że jednak w tej końcówce sezonu brakuje nam po prostu opcji. W sensie takim, żeby dać wsparcie zespołowi pod postacią dużej jakości. 4 młodzieżowców dzisiaj grało, 4 na ławce, ale my pod tym kątem też zbieramy doświadczenie i z tego się cieszymy. No Artur Bogusz był na ławce, ale nie chcieliśmy ryzykować, bo był bardzo stykowy mecz. Tak samo było z Radeckim, ale Radecki wykazał po prostu znowu serce i chciał pomóc zespołowi. Po prostu ryzykowaliśmy, dlatego wszedł dzisiaj na końcówkę tego meczu.